Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Pożarnik i opowiem Wam dzisiaj o tym, jak ubrać się na imprezę okolicznościową. Jak dobrze wiecie, rozpoczął się sezon wesel, komunii oraz chrzci. Także chciałabym, abyście czuły się przede wszystkim pięknie i fantastycznie oraz abyście unikły dylematów modowych pod tytułem nie mam się w co ubrać. Mam nadzieję, że po dzisiejszym live'ie zmienicie troszeczkę zdanie i znajdziecie coś albo w swojej szafie fajnego, albo pójdziecie ze mną na zakupy. Ze mną albo z Gosią, czyli drugą stylistką Złotych Tarasów. Moi drodzy, to jest transmisja live na żywo, prosto ze Złotych Tarasów, dlatego cały czas pod live'em możecie zadawać mi pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Jeżeli nie zdążę zrobić tego dzisiaj, to na pewno dokończę to na kolejnym live'ie. No to co, zaczynamy! Moi drodzy, na samym początku chciałam opowiedzieć Wam o komunii oraz o chrzcinach, czyli o przede wszystkim uroczystościach kościelnych i to jest warte, aby zaznaczyć, ponieważ tutaj mamy zupełnie inny dress code. Przede wszystkim komunie oraz chrzciny są o godzinach porannych, dlatego warto zwrócić na to uwagę, że chodzimy w kolorach jasnych albo białych. Jeżeli Twoje dziecko idzie do chrztu albo do komunii, warto jest, abyś ubrała się na biało. Przygotowałam taką sukienkę z Van Graffa. To jest sukienka koktajlowa. Moi drodzy, pierwszą sukienkę koktajlową zaprojektował Christian Dior w 1948 roku. I to jest niesamowite, bo sukienka koktajlowa to jest sukienka, która jest ultra kobieca i która jest do połowy łydki. Więc możesz założyć coś takiego w białym kolorze, jeżeli tego szukasz, ale przygotowałam jeszcze drugą stylizację, która idealnie nadaje się na chrzciny oraz na komunię, ponieważ jest w jasnych kolorach. Druga sprawa, którą warto, warto wziąć pod uwagę, jest okrycie wierzchnie. To jest uroczystość kościelna, więc do kościoła nie wypada nam iść na ramionczkach albo z odkrytymi ramionami bądź wielkim dekoltem. Warto jest, abyś miał jakąś marynarkę, jakiś żakiet albo jakiś sweterek do biodra, żeby nie zaburzać proporcji sylwetki, w zależności od tego, jaką masz oczywiście sylwetkę. Ja pokażę Ci taką przykładową bomberkę, zakochałam się w niej. Jest wytłaczana kwiatami, czyli jest absolutnie w klimacie Louis Vuitton. Na tegorocznym pokazie wiosna 2018 modne są wytłaczane wzory. I te wzory będą fajnie wyglądały na płaszczu, na bomberce albo na jakiejś marynarce. Ponieważ zobacz, idąc w bardzo prostej, minimalistycznej, jasnej sukience, dodając taką bomberkę, dajesz sobie 100% fajnego stylu. Jeżeli chodzi o te kolory, to moja droga, mówię o kolorach jasnych, czyli to są wszystkie piękne pastele. Chodząc tutaj do Złotych Tarasów, do obojętnie jakiego sklepu, te pastele walą po oczach, także naprawdę to nie jest problem, żeby się ubrać na jasno, a w ubraniach ciemnych rano będziesz nie do końca wyglądała dobrze i zaufaj mi, że będziesz się czuła źle. Kolejną rzeczą, na co warto zwrócić uwagę, jest obuwie. Moja droga, pamiętaj, że idziesz do kościoła, więc będziesz szła po czym? Po wertepach. Ponieważ przy każdym kościele są wertepy, jest ciężko iść na szpilkach. Obawiam się, że jak założysz zbyt duży obcas, to będziesz wyglądała jak na szczudłach i będziesz pod nosem przeklinała, czego absolutnie nie chcemy, ponieważ chciałabym, żebyś czuła się pięknie i wyglądała wyjątkowo. Fajnie jest, abyś do samochodu sobie wzięła jakieś buty, które będą trochę niższe. Pamiętaj, członka od Prady, minimalny obcas kaczuszka, to jest trend 2018 roku, który możesz wykorzystać. Założyć to do kościoła te buty, ponieważ zapewne będziesz całą przestała, a później wskoczyć w piękne szpilki, w których każda z nas wygląda zjawiskowo. Także jeżeli chodzi o usystematyzowanie tego, co Ci powiedziałam, weź pod uwagę jasne kolory, żakiet, wygodne obuwie oraz pamiętaj, że to jest impreza dzienna, dlatego fajnie, gdybyś wyglądała po prostu jaśniej, a nie ciemniej. Jeżeli chodzi o wesela, bo myślę, że już mogę do nich przejść, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości albo jakieś pytania, zapraszam do komentowania oraz przypominam o tym, że cały czas możecie wysyłać mi serduszka oraz kciuki do góry, które uwielbiam. Dobra, więc tak, moje drogie, jeżeli chodzi o wesela i o trendy, może bardziej tendencje na początku niż trendy, to zauważyłam taką rzecz, że bardzo często pytacie mnie, czy wypada iść ubraną na biało i czy wypada założyć coś czarnego. Moje drogie,
No więc tak, to jest magia koloru. W naszej kulturze kolor biały na wesele zarezerwowany jest dla panny młodej. Ja to powtarzam każdej mojej klientce i ja osobiście nigdy nie ubrałabym mojej klientki na biało, jeżeli na wesele, jeżeli ona by nie była panną młodą. Ja mam troszeczkę takie moralne poczucie, że to jest, że królową tego wieczoru, tego dnia jest panna młoda i to jest jej kolor. I teraz pytanie, po co chcemy jej zabierać tej wyjątkowości? Naprawdę na rynku mamy tyle, całą gamę pięknych kolorów, pistacji, róży, czerwieni, granatów, oliwki, jakby sukienek jest mnóstwo. I zastanawiam się, jaki argument przemawia za tym, żeby założyć coś białego. Bo argument, że nie mam w szafie nic innego, więc pójdę w tym, do mnie nie przemawia, bo jestem w stanie dobrać dla Ciebie sukienkę nawet za 69 zł, w której będziesz wyglądała rewelacyjnie, tylko przyjdź do mnie albo do gości na konsultację. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kolor czarny, wiecie co, wczoraj akurat, zamiast się przygotowywać, oglądałam Stek w Wielkim Mieście, drugą wersję kinową i tam było wesele. I na tym weselu Samantha miała piękną czarną suknię. Wyglądała zjawiskowo, ale my żyjemy w innej kulturze. I weźcie też pod uwagę, że wszystkie trendy, które są na wybiegach, mogą być piękne, wspaniałe, niektóre mogą się nam bardziej podobać, inne mniej, ale ugruntujmy je i przenieśmy na naszą kulturę. W naszej kulturze kolor czarny, moim zdaniem, na wesele, po prostu jest nietaktowny. Więc ja bym Wam odradzała. Tak jak wcześniej wspomniałam, kolorów jest mnóstwo, trzeba tylko wybrać kolor dla siebie i to naprawdę nie jest żaden problem, żeby wybrać coś fajnego i założę się, że w Waszej szafie też macie coś, w czym mogłybyście iść. Dlatego, drogie panie, nie idziemy na łatwiznę, nie zakładamy białego i czarnego, tylko zakładamy inny kolor i uwierzcie mi, że będziecie lepiej się po prostu w tym czuły. Kolejna sprawa, jaką zauważyłam na weselach, bez względu na to, czy to są wesela w mieście, czy wesela na wsi, moje drogie pary, jak to się dzieje, że pan ma krawat pod kolor sukienki pani? Jak to powiedziała nasza druga stylistka, drużyna olimpijska, nie jesteście drużyną olimpijską i przyszliście razem na imprezę, zapewne razem tańczycie, zapewne razem się bawicie, on ci donosi drinka, całuje cię w policzek, podaje ci jedzenie, więc po co jeszcze emanować i epatować krawatem pod kolor sukienki? To jest passé, to jest demody i ja Wam tego odradzam, bo to naprawdę fajnie nie wygląda. Jeżeli idziecie sobie nad wisełkę, zakładacie sobie, jedziecie sobie rowerem, on ma shorty, ty masz shorty, macie t-shirty, miłość, wyglądacie fajnie. To jest śmieszne, to jest takie charakterne, widać, bijecie, że jesteście parą. Ale na weselu krawat, sukienka, to nie jest fajne i odejdźcie od tego, jakby nie idźmy tą drogą, przejdźmy dalej. Kolejna tendencja, jaką zauważyłam na weselu, to jest to, że trochę odchudziłyśmy nasze kreacje. Te wesela już nie są takie balowe, te suknie nie są długie, bardzo wieczorowe, tylko one są fajne. One są zwiewne, one są sensualne, one są ponętne. I teraz tak, na wesele możecie założyć sukienkę, Louis Vuitton oczywiście, kwiaty. Teraz troszeczkę ten styl boho z naszych sieciówek wygląda tak. Mamy albo łąkę, to jest mojito, którą możecie dostać, która będzie wyglądała bardzo fajnie na wesele. Albo tu jest Reserved, długa, fajna, zwiewna sukienka, która będzie przede wszystkim wygodna. Pamiętajmy, że właśnie, ważna rzecz. Moi drodzy, wesele jest dla młodych. Idziecie tam dlatego, bo ktoś Was zaprosił, bo chce się z Wami podzielić tym, że wchodzi na nową drogę życia. Nie idźcie tam źli, głodni, niewyspani, naburmuszeni, ponieważ idziecie się tam dobrze bawić. Zakładam, że zabawa będzie trwała do białego rana. Więc warto jest iść w czymś raz, że wygodnym, a dwa, zadbać o to, żeby obuwie też było wygodne, bo macie tam co robić, tańczyć i bawić się. Chyba nie ma nic gorszego niż wesele, na którym gości się nie bawią. Byłam na wielu weselach, gdzie były piękne sale, pięknie podane jedzenie, a ludzie się nie bawili. Jakby nie róbcie tego. Jeżeli chcecie zostać w domu na kanapie, to po prostu nie idźcie. A jeżeli już tam pójdziecie, to przede wszystkim zróbcie wszystko, aby się dobrze bawić. Więc takie wygodne, zwiewne sukienki Wam w tym absolutnie pomogą. Jak wybieracie sukienkę, weźcie pod uwagę to, aby ona była też wygodna. Dobra, ja się jak zawsze się troszeczkę rozgadałam, ale okej. Wracając do wesela, czyli do początku. Jak wybrać sukienkę? Niekoniecznie na wesele, ale na każdą imprezę okolicznościową, bez względu na to, gdzie będziecie szły. Zwróćcie uwagę na trzy rzeczy. Na fason danej sukienki, czyli na swój typ sylwetki. Druga rzecz, Wasz typ kolorystyczny oraz trzecia rzecz, Wasz styl.
dlaczego sylwetka wasza jest tak bardzo ważna. Przed tym, jak udacie się na zakupy albo będziecie wybierały sukienkę, zastanówcie się, jakie są wasze atuty oraz co byście chciały zakryć. Jeżeli jest taka sytuacja, że macie troszeczkę większy brzuszek, ale za to piękny dekolt, piękne piersi oraz fantastyczne nogi, to co robimy? Pokazujemy dekolt oraz pokazujemy nogi. Czyli najlepiej będzie, jak lekko zatuszujemy brzuszek w sukience kopertowej albo z jakimś drapaniem. Przygotowałam dla was coś, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Mamy, to jest wangraf, mamy lekkie drapanie, które nam zakryje brzuszek, pokazuje nam dekolt, pokazuje nam super nogi. Kolejną sukienką, która będzie, to jest numer jeden dla mnie. Wszystkie panie, które macie brzuszek i troszeczkę więcej kilogramów, ta sukienka jest dla was. Ona jest prosta, ale przez to coś magicznego zakrywa wam wszystko to, czego nie chcecie pokazać. I nikt się nawet nie domyśli, że tam jest troszeczkę więcej centymetrów, uwierzcie mi na słowo. Kolejna sukienka, która będzie dobra, jeżeli macie piękny biuścik i ładne ramiona, to jest właśnie krój kopertowy. Ona jest dobra praktycznie do każdej sylwetki. Jeżeli na przykład macie taką sylwetkę jak ja, czyli ja jestem sylwetką T, całe życie myślałam, że jestem S, bo w miarę proporcjonalnej mam wcięcie w talii, ale ostatnio zauważyłam, że jakoś dziwnie się czuję, jak mam cienkie ramiączka. I okazało się, że z dnia na dzień może jestem T. Czyli źle się czuję w sukienkach odciętych. Gdybym miała taką sukienkę odciętą, bez ramionczek, to widzielibyście moje obfite bary. Ale jeżeli na przykład zakładam coś, to jest falbankami, tutaj przykuwam swoją uwagę, odwracam uwagę od moich ramion. Ja oczywiście noszę rzeczy na ramionczkach, ale na grubszych. Jeżeli jesteście drobne i niskie, to wtedy polecałabym wam sukienkę w jednym kolorze, aby nie odcinać za bardzo tej sylwetki i wszystkie wzory i desenie, które będą zbyt wyraźne, zbyt duże, będą was po prostu przytłaczały. Jeżeli macie na przykład obfite biodra, wybierajcie sukienki o kroju A, które lekko opływają na biodrach. Nie nakładajcie kolejnej warstwy na wasze biodra, bo dodajcie sobie centymetry. Jeżeli będziecie wybierały sukienkę, warto jest podkreślić waszą talię, biust oraz odkryć nieco nogi. Jeżeli nie lubicie swoich ramion, bo ja rozumiem, że w pewnym wieku nie muszą one za korzystnie wyglądać, więc co robimy? Wybieramy bluzeczkę, która ma rękaw 3/4, albo nakładamy jakieś super bolerko, albo fajny sweterek, kurtkę, żakiet, ale dbajcie o to, żeby nie zakrywać sobie bioder. Moi drodzy, kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, to jest bielizna. Nie wiem, czy wiecie, ale ja wam o tym powiem. Bielizna może w 3 sekundy albo nam poprawić stylizację, albo ją zepsuć. Czego nie nosimy? Przede wszystkim, jeżeli macie piękną sukienkę, a ramionczka od stanika są brudne albo sprane, to jest to ohydne. Powiem już tak, to jest ohydne i tego nie robimy. Druga sprawa jest taka. Nie zakładamy za ciasnej bielizny, ponieważ robi nam fałdki tam, gdzie ich nie ma. Jeżeli macie mniejszy biust, to fajnie jest czasami, jak wychodzicie, dodać sobie troszeczkę objętości, bo tym wyrównujecie proporcje swojego ciała. I teraz uwaga, moje drogie panie. Jeżeli do wesela, chrzcin albo komunii zostały wam 3 dni, to co robimy? Operacja plastyczna się już nie sprawdzi, bo jest za mało czasu. Siłownia też nie da dobrych efektów. Ale Simon Perel ma coś dla was. Coś, co jest magicznego dla każdej kobiety. To nas odchudzi o jeden rozmiar w 3 minuty, ponieważ to się wbijamy trochę czasu i zrobi nam niesamowitą talię. Mam dla was teraz do pokazania 3 rzeczy niesamowite. To są magiczne spodemki, których, uwaga, nie będzie widać pod żadną sukienką czy kombinezonem. Dlaczego wam polecam akurat tą markę? To jest francuska marka i w niej wasze ciało będzie oddychało. To są naturalne materiały. Ja wiem, że niektóre moje klientki mają negatywne skojarzenia z bielizną modelującą, ale dlaczego? Dlatego, bo nie zainwestowały w nią, kupiły na łapu capu obojętniaką i ona ją piła i wbijała na przykład się wam w ciało. Ja wiem, że macie takie skojarzenia, dlatego warto jest dokonać zakupu jednego, który będzie na lata, bo umówmy się, nie zakładamy tej bielizny na każdą okazję. Ja wiem, że to nie wygląda za bardzo ponętnie, ale przypomnijcie sobie Bridget Jones, i ona jest cudowna i rozkoszna, dlatego też tak możecie wyglądać w tych spodemkach. Rzeczą, która jest turbo seksowna, jest halka. Halka, tą halkę się składa pod sukienkę, wkładamy ją od dołu i ona cudownie zbija nam kilogramy i przede wszystkim robi nam talię.
Także jeżeli chcecie szybko zmodyfikować swoją sylwetkę, to jest halka albo już jeszcze mniejsze majteczki, które likwidują nam brzuszek. Także moje drogie, da się. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to są kosmetyki. Moje drogie, możecie w 3 sekundy polepszyć jakość swojego ciała, stosując na przykład rajstopy w sprayu. Ja to uwielbiam, ja się nie rozstaję, super farm jest na dole. Możecie to brać, to jest coś, co mi towarzyszy już od 3 lat. Mam to na każdej sesji zdjęciowej i na każdej imprezie okolicznościowej. Nie tyle to dodaje kolorytu mojej skórze, to przede wszystkim ją wygładza i skóra wygląda tak, jakby miała rajstopy. Jest w ogóle cudowna i nawet jak są gorące dni, to się nie rozpływa, ani kolor Wam nie zostaje na sukienkach. To jest sprawdzone. Kolejna rzecz, którą Marti uwielbia najbardziej, to jest błysk. Moje drogie, olejek NUX daje na całe ciało, wtedy się pięknie mieni. Pamiętajcie o tym, że takimi bronzorami i taką mgiełką również modelujecie swoje ciało. Wyglądacie bardziej promiennie, bardziej zdrowo i oczywiście się błyszczycie. Wy też możecie być gwiazdami tego wesela, nie tylko panna młoda. A jeżeli będziecie za mocno skakały, to jest taki fajny trik, czyli bułki matujące. Nie trzeba się ciągle pudrować w tej toalecie. Włóżcie sobie 3 takie bibułki do torebki i wystarczy dotknąć twarz i makijaż Wam nie zniknie. Dobra, moje drogie, żebym jeszcze szybko zdążyła, to trendy. Jakie są? Jeżeli chodzi o wesela, pamiętajcie o frędzlach, o cekinach. To oczywiście jest jak najbardziej cały czas aktualne. Mam taką super ekstra cukierkę z Mojito. Cała jest w frędzlach. Wyobrażacie sobie, jak tańczycie na tym weselu i zobaczcie tę sukienkę. Wam naprawdę nie trzeba ani białego, ani czarnego koloru. Kolejna, niebieska. Proszę bardzo, to są świetne kolory i będziecie w nich genialnie wyglądały, również jak gwiazdy tego wieczoru. Słuchajcie, powiedziałam Wam o figurze, która jest bardzo ważna w doborze sukienki. Druga rzecz to jest typ kolorystyczny. Musicie sobie zdać sprawę z tego, czy jesteście ciepłym typem, czy zimnym. Jeżeli jesteście ciepłym typem kolorystycznym, to zapewne będzie Wam pięknie we wszystkich odcieniach, które są ciepłe, które są złote. Jeżeli jesteście zimnym typem, to będą to kolory soczyste, laboratoryjne, ostre, to właśnie będą te czerwienie, ten ostry niebieski. Trzecia sprawa to jest Wasz styl. Bardzo Was proszę, abyście kupiły sobie taką sukienkę, albo taki kombinezon, albo garnitur, w którym się dobrze czujecie. Bo ja bym bardzo chciała, żebyście czuły się w tym bardzo pewnie siebie i żebyście wyglądały pięknie. Moi drodzy, przechodzę do pytań, ale zanim jeszcze do nich przejdę, mam do Was dwie prośby, do Pani. Moje drogie, jak już będziecie wychodziły na tę imprezę, zróbcie sobie zdjęcie. Jak będziecie miały doła, będziecie siedziały w dresie, nie będzie Wam się chciało pomalować, przypomnijcie sobie, jak pięknie wyglądałyście. I teraz do Panów ta kwestia. Moi drodzy, jeżeli Wasze piękne panie już się wyszykują, a Wy stoicie i na nie czekacie i nagle wychodzi ona z tej łazienki, taka odstrzelona, gdzie siedziała tam 3 godziny i tydzień planowała tą sukienkę, powiedz jej, że jest piękna i że ładnie wygląda, bo jej pewność siebie wzrośnie o 1000000%, a nie ma nic lepszego niż szczęśliwa kobieta u boku mężczyzny. Teraz pytanie. Dobra. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale pierwsze widzę pytania, więc jest po prostu cudownie. Witaj, cześć wszystkim. Gdzie mogę kupić tą sukienkę z niebieskim wzorem i czy byłaby to dobra opcja na wesele? Kochana, to jest Van Graaff. To są kolory jasne, to jest sukienka koktajlowa, która będzie lepiej wyglądała na komunię oraz na chrzciny, albo na taką sytuację, fajne spotkanie biznesowe. To jest fajnym też dress code biznesowym. Na wesele moim zdaniem to jest za jasne. Wolałabym, żebyś miała ciemniejsze kolory, ponieważ pamiętajcie o tym, że wesele jest wieczorem, zazwyczaj. Więc ja bym na jasne kolory nie stawiała. Wolałabym, żebyście szły w czymś ciemnym. Czy na wesele można iść w czarnej sukience? Poruszałam tą kwestię na początku. Nie. Dalej. Jaka sukienka na wesele dla kobiety w ciąży? A,
uwielbiam to pytanie. Dziękuję Ci za nie i gratuluję. Trzymam kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Moja kochana, taka sukienka, która nie będzie za bardzo obciskała Twojego brzuszka. I pamiętaj, że jeżeli kupujesz sukienkę na przykład miesiąc przed weselem, to kup ją troszeczkę dłuższą, ponieważ ten Twój brzuszek za miesiąc będzie większy i ta sukienka może być automatycznie krótsza. A ja bym chciała, żebyś się czuła bardzo komfortowo w tej sukience. Więc to ma być taka sukienka, w której będziesz się czuła seksownie i nie będziesz jak namiot, obiecaj mi, że tego nie zrobisz. Jak wybierać dodatki do garniturów? Jakie kolory są odpowiednie? Jakie kolory garniturów czy dodatków? Postaram się odpowiedzieć na to i na to. Dodatkiem do garnituru, jeżeli zakładasz go na komunię albo na wesele, mogą być świetne buty. Ja bym stawiała na bardzo mocne, świecące, błyszczące. To mogą być na przykład buty złote, mogą być one srebrne, mogą być one metaliczne. I raczej bym poszła w ten dodatek, ponieważ pamiętaj o tym, że już sam garnitur, jeżeli założysz jeszcze fajny kolor, jest przełamaniem pewnych konwencji. Tutaj na dole w Reserved są świetne garnitury. One są w kratę biało-niebieskie, są garnitury różowe, landrynkowe, są garnitury pudrowo-różowe. I jeżeli założysz garnitur w takim kolorze, to już on sam daje Ci pazur i robi Ci styl. Pamiętaj tylko o włosach. Jeżeli masz marynarkę, to fajnie jest mieć włosy spięte do góry. Tak po prostu jest zapisane też w dress code. Chyba że masz krótkie włosy, tutaj nie ma żadnego problemu. Jaką wziąć torebkę na komunię? Małą. Moje drogie, pamiętajmy o tym, że to jest wyjście. Na wyjście nie bierzemy wielkiego torbistrza, ale w ogóle, nie wiem, wielka torba. Nie robimy tego. Kochane, na spokojnie. Malutka torebeczka i pamiętajcie, że torebka również może zaburzyć proporcje naszego ciała. Jeżeli macie więcej centymetrów w biodrach, jesteście troszeczkę szersze, pamiętajcie, żeby wasza kopertówka była troszeczkę większa. Bo jeżeli wy weźmiecie za małą kopertówkę, to automatycznie będziecie wyglądały w niej bardziej masywnie z tą torebką. Dlatego ja bym wam radziła małą, fajną torebkę, która doda wam sznytu, klasy i będzie tam kropką nad i, a dodatkowo w jakiejś fajnej torebce albo reklamówce, czymkolwiek ładnym, ładnym, nie zrywce, włożyć sobie buty, żebyście mogły przetańczyć całą noc, bo o to chodzi w weselu. Mam jasną karnację. Jak mogę zrobić, aby moja skóra lepiej wyglądała w sukience? Moment. Rajstopki w sprayu. Twoja skóra będzie wyglądała super. Te rajstopy są w kilku odcieniach. Uwaga, ja nie sprzedaję i to nie jest tajemnicze lokowanie produktu. To jest po prostu to, po co ja sięgam i w czym ja się czuję dobrze i po prostu się sprawdza. A druga rzecz, co możesz zrobić ze skórą, to jest również olejek, który się mieni. On nie zrobi Ci plam, on da Ci błysku i on Cię troszeczkę zbrązowi, ale to nie jest, jakby to się dopasowuje do każdej karnacji. Także jeżeli masz jasną karnację, jak najbardziej. Mam jasną karnację, ciemne włosy, jaka sukienka na wesele? Czerwona. To jest dla Ciebie. Będziesz, nie wiem jaką masz figurę, ale przy takiej karnacji i takich włosach wyglądasz troszeczkę jak królowa śniegu zapewne, więc pięknie będziesz się prezentowała w tej sukience. Polecam. Mojito. Gdzie znajdę tą sukienkę z frędzlami? A gdzie tu były moje frędzle ukochane? Mojito. W zrywce. Martin Krawczyk, tak? My ludzie z Częstochowy mamy różne slangi, więc my mówimy zrywka, a chyba wy mówicie reklamówka. Tak to już u nas jest. Moi drodzy, z tego co widzę, nie ma więcej pytań. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że zadajecie mi te pytania i że nie gadam sobie tutaj bez sensu, tylko mogę Wam pomóc. Moi drodzy, 24 maja, czyli za 2 tygodnie w czwartek, zapraszam Was na kolejnego live'a i to będzie wyjątkowy live! Dlatego będę miała gości specjalnych, będę miała małe dzieciaczki, które będę stylizowała i ubierała i przebierała, ponieważ zbliża się Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka. Więc jeżeli nie macie jeszcze pomysłów na prezent dla mam, to 24 maja Wam opowiem, co fajnie jest, abyście kupili swoim mamom. Dlatego
wstrzymajcie budżety, nic nie kupujcie, czekajcie na mnie za 2 tygodnie. No i oglądajcie nasze piękne, jak zabrzmiałam, miała nie wiadomo jaką rodzinę, ale piękne dzieciaczki, które będą fantastycznie ubrane i będą tutaj stały ze mną. Jeżeli chcecie, możecie tutaj przychodzić, towarzyszyć mi w live'ie. Bardzo chętnie się z wami przywitam i może coś tam doradzę. Dziękuję wam bardzo serdecznie i zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia!